Witajcie! Nabytki przyjechały, ale była taka akcja, śnieg z deszczem. Samochód przyjechał na rozładunek, nie było czasu i na kamery jak włączyć. Dlatego nie sfilmowałem tego wszystkiego. Jestem dopiero co po rozładunku. Ten laweciarz już pojechał, ale miałem pokazać wam nowe nabytki. No to pokazuję. W sumie są dwa nabytki, a reszta można powiedzieć, że w prezencie. Pierwszy to jest pług trzyskibowy Unia Grudziądz. Zobaczcie, tu już jest jakaś nowszego typu odkładnia. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ta śrubowa, bo one są podobne. W każdym razie tu są dwie inne, ale jest fajny, bo nawet krój jest. Kółko tu wszystko się rusza, słuchajcie. Sprawne, zobaczcie. Kręcę korbą. Ustawianie kółka tutaj też. Wszystko działa, także fajnie jest. Zachowała się tabliczka. 1972 rok. Bardzo fajnie. No i będzie teraz już, jak czerwoną zrobimy, to będzie orka już na dwa pługi. Ten jest gotowy, ja po świętach przyjdę i to poustawiam tu, bo jest trochę bałagan. Druga rzecz, słuchajcie, co jest. To jest kultywator. 2,7 metra. To są te rzeczy, które są nowymi nabytkami i tu jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zębów. Wyglądają całkiem przyzwoicie. Także ten kultywator będzie mógł pójść do roboty od razu. Zobaczymy, słuchajcie, tylko czy 60 sobie z nim poradzi. No teoretycznie powinna sobie poradzić, bo on tutaj jest wąski, tylko szeroki. Ale jeżeli nie, no to Jarek mówi, że go skrócimy albo coś tam się wymyśli, nie wiem. No i reszta, to co była praktycznie na dokładkę, za, można powiedzieć, za nie wiem za co, za cokolwiek, to jest ta ciężka brona tutaj, trzypolowa. Jakaś rama taka jest sztukowana z czegoś tam. Zobaczcie, tutaj jest takie dwa dwucełowniki zespawane. Jakaś taka sztuka, ale nie o to chodzi. To jest to. Można powiedzieć, taki prezent. Drugi prezent to jest ta przyczepa. Stara przyczepa, nie wiem nawet. Zobaczcie, tutaj te dechy wszystkie do wymiany wewnątrz. No, chociaż nie jest tak źle, widzę z dyskami, ale trzeba będzie to sprawdzić, to się przejrzy. Stoi na dwóch kapciach, ale była na kołach. Napompowanych, także być może dętki, nie wiem. Opony nawet rzeźkie, słuchajcie, mógłbym nawet powiedzieć, że wyglądają jak nowe. Tu jest bieżnika ponad centymetr. O, jest i tabliczka, słuchajcie. Coś, co w przyczepach jest niemożliwe. D44A, rok 71. Proszę bardzo. No to jest skarb. Pierwszy raz widzę tabliczkę w przyczepie z tych starych. O. Tu jest jeszcze zaczep na drugą przyczepę. Skrzynka jak zwykle. Pędzel w gratisie. Ale słuchajcie, no te deski są w miarę suche. No kurczę, wydawało mi się, że do wymiany. No mniejsza z tym. Jest jaka jest, słuchajcie. Dechy wymienić. Podłoga żyje jeszcze tak, że coś tam można nią powozić. Nie wymaga takiego, żeby już remont natychmiast teraz albo wczoraj. Także coś tam powozi, może do tych słupów się na początek przyda, tylko dechy muszę wymienić rzeczywiście, bo z tych nie ma nic. To już jest takie próchno, że tu nie ma z czego zbierać z tego, z tych przyczep. To jest drugi z kolei taki gratis, no i trzeci gratis. Wóz Dłużyca, słuchajcie, tu jest rura, tu jest tył, tylko opony Degum jeszcze oryginalne, ja cię kręcę. 750x20 rozmiar. Także dosyć duże. No i co? I one również posłużą do wożenia tych betonowych słupów, które tam są na polu. To już widzieliście to parę razy. No i będzie przewożenie. Tu jest akurat 100 mil opona. Bieżnikowane widać. Ale to akurat nie ma znaczenia. To po drodze nie będzie jeździło. To ma tylko 825 z przodu jest. To będzie tylko i wyłącznie miało za zadanie podczepić do traktora, turem załadować. Ja tu ten słup, ten, mówię, wóz połączę,
Fajnie jest, bo jest długi, zobaczymy ile metrów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 metrów. Słupy mają około 9-10, także świetnie to się nada i będzie zrobione, także będziemy mogli wozić. No o pieniądzach nie będziemy gadali, bo tu nie ma o czym gadać po prostu. Także nie trzeba się w ogóle tym stresować. Więcej kosztował transport niż ten sprzęt. Także zobaczymy. No jest to na razie, tu mówię, przyczepa, zawsze druga to się przyczepa przyda, a ona nie wymaga za dużego wkładu, bo to będzie tylko po polu gdzieś jeździło, coś tam przewieźć. Ta przyczepa na drogi nie wyjedzie. Jest tylko jako pomocnicza. Zobaczymy. Na razie, jeżeli spełni swoją rolę, słuchajcie, przy przewożeniu tych krótkich słupów, no to już jest dobrze. Także to jest fajnie. Najważniejsza rzecz to jest ten kultywator. Brony są nawet jeszcze fajne, rzeźkie, te widzę zęby takie, niektóre ponad 20 cm. Niektóre są trochę krótsze, ale to nie ma znaczenia. Kultywator to była najważniejsza rzecz. Druga najważniejsza rzecz to był ten pług. No i to się udało kupić. Jest krój, jest dobra rzecz, bo krój to jest ważna rzecz. Kręci się ładnie, jest ok. Także tyle na dzisiaj. Idę, bo zimno. Nie będę zawracał głowy. Nie będę zawracał głowy. W każdym razie dzisiaj taki szybciutki filmik. Widzicie, są nowe nabytki. Stare nowe nabytki. Ale to jest to, co na moje gospodarstwo, to a w sam raz więcej mi nie trzeba. W zupełności to wystarczy. To tyle, moi mili. Wszystkiego dobrego wam życzę. Wesołych świąt. I spotykamy się po świętach. Cześć!